kobiety i poparzony 8-latek z Częstochowy walczy o życie. Matka i ojczym znęcali się nad nim fizycznie. Postawiono im zarzuty. Dziecko z rozległymi obrażeniami ciała, w tym poparzeniami na jego znacznej powierzchni, trafiło w poniedziałek do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie wciąż przebywa w śpiączce farmakologicznej. Stan chłopca wciąż ocenia się na zagrażający życiu. Nie oddycha samodzielnie. Wszystko przez charakter obrażeń, które odniósł. Chłopiec ma poparzonych około 25% powierzchni ciała, do tego ma liczne złamania. Taki stan zdrowia powoduje, że obecnie najbezpieczniejszą formą dla niego jest właśnie śpiączka farmakologiczna. Tym bardziej, że chłopczyk co kilka dni przechodzi i będzie jeszcze przechodził zabiegi operacyjne w naszym szpitalu. Jest to związane przede wszystkim z koniecznością wyczyszczenia tych ran oparzeniowych. Reasumując, stan zdrowia dziecka jest w dalszym ciągu ciężki. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie postawiła zarzut 35-letniej matce i 27-letniemu ojczymowi chłopca. Dawidowi B. zarzucono m.in. znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 8-latkiem poprzez bicie go i kopanie po całym ciele oraz przypalanie papierosami. Zarzuty usłyszała również matka chłopca, która złożyła wyjaśnienia i przyznała się do zarzucanych jej czynów. Dawidowi B. prokurator zarzucił, że 29 marca usiłował pozbawić życia swojego 8-letniego pasierba, polewając go wrzątkiem i umieszczając na rozgrzanym piecu węglowym. W ten sposób spowodował u pokrzywdzonego ciężkie obrażenia ciała w postaci oparzeń głowy, klatki piersiowej i kończyn. Przesłuchany przez prokuratora Dawid B. przyznał się do popełnienia tych przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Magdalenie B. prokurator przedstawił zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz udzielenia pomocnictwa mężowi do znęcania się nad dzieckiem. Pomocnictwo polegało na niereagowaniu na zachowania męża i nieudzieleniu pomocy synowi. Tłumaczyła to strachem przed reakcją mężczyzny. Wobec obojga zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Dawidowi B. grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, Magdalenie B. do 10 lat. W zakresie sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi Magdaleny B. Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi postępowanie opiekuńcze. Katowice szykują parkingową ewolucję. Nie będzie to rewolucja, bo w mieście jeszcze potrzeba wielu zmian, żeby kierowcy nie rozjeżdżali chodników, jak tutaj. Jednak pierwsze zmiany już w przestrzeni miasta widać. Katowice powiększą strefę płatnego parkowania. Między innymi tu za parkowanie trzeba będzie zapłacić. Nowe oznakowanie poziome i pionowe w nowej strefie płatnego parkowania znajdzie się również na placu Sejmu Śląskiego. Miasto jest w trakcie rozstrzygania przetargu na wymianę oznakowania. To będzie duże przedsięwzięcie, bo strefa obejmie kolejne kwartały ulic. Obszar, gdzie obecnie za postój samochodu trzeba płacić, stanie się śródmiejską strefą płatnego parkowania, a wokół niego będzie strefa płatnego parkowania. Miasto przygotowuje się do tych zmian. Trwa montaż parkomatów, które zamówiliśmy już w tamtym roku. Do września firma zamontowała fundamenty oraz 100 parkomatów wraz z graniem nowego systemu operacyjnego. Do maja tego roku instalujemy kolejne 250, czyli to łącznie 350 parkomatów za ponad 9 milionów złotych. Parkomaty pojawią się również na placu Sejmu Śląskiego, choć to miejsce ma przejść całkowitą metamorfozę. Jak zapowiedziało miasto, będzie tu zielono. Te wszystkie samochody stąd znikną. Wszyscy wiemy, że opinie są różne, tak? Wiemy też, że już tam któreś stowarzyszenie pikietowało, zbierało podpisy o to, żeby ten parking usunąć, więc to wszystko tam jest żywe. Na tą chwilę mamy zielone światło, żeby to projektować. Zaprojektujemy to, jeżeli konserwator projekt zaakceptuje, no to jak mówię, koniec września, początek października, myślę, będziemy się nim dzielić, a jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku rozpoczniemy już przebudowę. O tym, że parking w tym miejscu jest potrzebny, mówi konserwator zabytków, który miał spore uwagi do miejskich planów. Jednak przyznaje też, że obecnie ten plac nie wygląda tak, jak powinien. Można byłoby na przykład pomyśleć o zbudowaniu parkingu podziemnego pod placem, prawda? To też jest jakieś rozwiązanie, ale to są sprawy ogromnie kosztowne i zwrot pieniędzy czy środków za ten parking byłby bardzo długotrwały, jeżeli w ogóle możliwy. Należałoby wydać pieniądze publiczne, które by z kolei bardzo trudno byłoby odzyskać te pieniądze z powrotem, to w praktyce. I wiem, że to jest kosztowne i bolesne. No, a to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że to, co jest w tej chwili rzeczywiście na placu, nie licuje z godnością tego placu, z jego monumentalizmem. Zanim na placu pojawią się drzewa, miasto chce wprowadzić tu opłaty za parkowanie. Być może uda się dzięki temu uporządkować panujący w samym sercu Śródmieścia chaos. Niebawem znaki i parkomaty będą przygotowane na rozszerzenie
strefy płatnego parkowania. Jednak zanim zostanie ona wprowadzona, miasto musi jeszcze dokończyć formalności. Najszybciej uda się to zrobić za kilka miesięcy, we wrześniu. Teresa Brodziak od lat zajmuje się w Bytomiu dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Teraz można jej pomóc w realizacji kolejnego marzenia. Ma wiele dokonań, zbudowała dosłownie wielki ośrodek, wspaniały zespół, pomaga rzeszy ludzi, zarówno dzieci, jak i dorosłych, prowadzi wiele akcji, także naprawdę jest to osoba znana w Bytomiu, znana w środowisku i myślę, że jej działania zawsze są warte wsparcia. Pani Teresa chce zbudować w Bytomiu mieszkania chronione i treningowe dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jako matka niepełnosprawnego intelektualnie dziecka wie, jak ważne w terapii i adaptacji dzieci są takie miejsca. Już same stworzone przez jej stowarzyszenie warsztaty pracy zajęciowej pokazują, że podopieczni potrzebują takich bodźców, by móc jakkolwiek normalnie funkcjonować. Uczy takiej pokory trochę, bo nie zawsze te prace wychodzą. Czasami one są zrobione, pękną, poczaskają się, im jest przykro, ale też przez to uczą się, że no nie zawsze wszystko musi się udać i wyjść, tak? Ale to, co nam się uda i to, co nam się uda skończyć tak już całkowicie, no to wtedy ta satysfakcja ich jest ogromna, nasza również. By do budowy w ogóle doszło, najpierw trzeba zrobić projekt całego kompleksu. W tym celu stowarzyszenie musi zebrać 150 tysięcy złotych. Pomaga głównie samorząd, jednak i im wiąże ręce prawo, stąd pani Teresa liczy na pomoc ludzi dobrej woli. My to znamy z dwóch stron, czyli no, jestem mamą i wiem, czym się to je. Jednocześnie jestem tu szefem i po prostu zupełnie też, ja nie mówię, że ludzie, którzy nie mają takich dzieci, nie wiem, są gorszymi jakby kierownikami, ale my to czujemy jednak, podchodzimy do tego bardzo też emocjonalnie. Bytomianie znają dobrze temat mieszkań chronionych, bo w 2020 roku nieopodal rynku powstał już taki kompleks. Ten jest jednak kierowany do osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Praktyka pokazuje i czas pokazuje, że to jest doskonała forma wchodzenia w samodzielność, bo o tym należy powiedzieć. Także z niecierpliwością też czekamy na to, aż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej utworzy swoje mieszkania chronione i mieszkania treningowe i tam również będzie dochodziło do tego usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami. Każdy, kto chce wspomóc stowarzyszenie w budowie mieszkań chronionych i treningowych, może to zrobić wpłacając pieniądze na portalu zrzutka.pl. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja wielkanocnego śniadania metropolitalnego. Samotni i potrzebujący spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. My byśmy nie zrobili nic, gdyby nie rzesza wolontariuszy, cudownych ludzi, którzy z własnej woli przychodzą codziennie od poniedziałku do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach gotować, robić wszystko, żeby to śniadanie wielkanocne było piękne. W tym roku w trakcie śniadania zostanie odegrana sztuka teatralna o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ciekawe, każda osoba, która będzie chciała dostać się na śniadanie z miast metropolii autobusem, będzie to mogła zrobić za darmo. Bardzo ważna impreza, dlatego że ona dla nas jest elementem takiego tworzenia wspólnoty. My jesteśmy niczym innym, każde miasto jest niczym innym jak pewną wspólnotą miejską i w tym przypadku zależy nam na tym, żeby ludzie, czyli członkowie tej wspólnoty, nie byli samotni. Co więcej, samotni nie będą też mieszkańcy Kijowa i Lwowa, a dokładniej uchodźcy ze wschodu Ukrainy, których Fundacja Wolne Miejsce odwiedzi tydzień później w trakcie ich świąt wielkanocnych. Robiliśmy po Wigilii taki bożonarodzeniowy obiad we Lwowie 6 stycznia według czasu świąt ukraińskich. No jak się zaczęło robić Wigilię, to trzeba robić też Wielkanoc. Lwów nas zaprosił, bezdyskusyjnie chcą, żebyśmy powtórzyli to wydarzenie teraz wielkanocne. W Kijowie będziemy głównie gotować dla osób, które właśnie tam koczują. Wielkanocne śniadanie metropolitalne odbędzie się 9 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach punktualnie o 9 rano. Nocna prohibicja w Katowicach pod znakiem zapytania. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w kolejnej dzielnicy, Koszutce, okazało się bardziej skomplikowane niż mogło się wydawać. Chodzi tak naprawdę o jeden sklep. Tylko tu, poza stacją benzynową, można kupić napoje wyskokowe przez całą dobę. Po głosowaniu okazało się, że większość osób jest przeciwna zakazowi, ale miasto postanowiło nie rezygnować z tego pomysłu. 45% ankiet no, musiało zostać uznanych za nieważne. Z różnych przyczyn. Z jednej strony to było fakt, że nie wszystkie dane osobowe były wypełnione w ankiecie. Zdarzały się przypadki, gdzie ktoś wypełniał ankietę, a nie był mieszkańcem Koszutki, a wręcz przypadki, w których ktoś wypełniał ankietę, a nawet nie był mieszkańcem Katowic, w związku z czym ciężko takie głosy traktować i zaliczać je jako rzetelnie oddane.
Prawie połowy ankiet nie wzięto pod uwagę. Różnica pomiędzy przeciwnikami a zwolennikami prohibicji była niewielka i wyniosła tylko 21 głosów na korzyść tych pierwszych. Przedsiębiorca, który już od lat prowadzi ten biznes, uważa, że wszystko zostało z góry ustalone. Ludzie się opowiedzieli przeciwko prohibicji, a pan prezydent robi swoje. Ja myślę, że ta decyzja już była wcześniej podjęta. To jedynie co może tutaj być, to jest to, że to będzie zniechęcać ludzi do uczestnictwa w konsultacjach. Po prostu wiedzą, że to i tak nie będą mieli wpływu na to, co się dzieje w mieście. O opinię władze miasta zapytały też radnych dzielnicy. Opowiedzieli się oni po stronie małej grupy mieszkańców, którzy z problemami związanymi z tą działalnością muszą się zmagać na co dzień. Mieli wiecznie hałas, mieli przykre zapachy, walały się butelki, walały się puszki, było po prostu niebezpiecznie i głośno. Więc dla tych ludzi to był spory problem, bo to im utrudniało tak naprawdę normalne życie. Dla ludzi, którzy nie mają tego typu lokalu pod oknami czy gdzieś w swoim najbliższym sąsiedztwie, być może uważają, że jest to dla nich błahy problem i nie powinniśmy się tym w ogóle zajmować, ale tak jak mówię, do czasu, aż się taki punkt komuś pod oknem, pod klatką nie otworzy. Jak pokazało głosowanie mieszkańców, zdania w dzielnicy są mocno podzielone, dlatego prezydent Katowic zadecydował, że to radni podejmą ostateczną decyzję. Jeśli radni zagłosują za, to sklep będzie miał zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano, a mieszkańcy będą mieli święty spokój. Wielki Czwartek w Kościele Katolickim. Dzień będący wspomnieniem ostatniej wieczerzy rozpoczyna Triduum Paschalne, najważniejszy czas całego roku liturgicznego. To właśnie w Wielki Czwartek sprawowane jest uroczyste nabożeństwo, podczas którego święci się nowe oleje do namaszczeń. Te są wykorzystywane podczas chrztu świętego, bierzmowania i namaszczania chorych. Po raz kolejny mamy okazję, mamy szansę, aby przeżyć największą tajemnicę naszej chrześcijańskiej wiary. Tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania. To dzisiaj będziemy wspominali, będziemy przeżywali to, co wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię, ale także sakrament kapłaństwa. Będziemy uświadamiali sobie, że te dwa sakramenty naprawdę są ze sobą związane. Nie ma Eucharystii, nie ma mszy świętej bez wyświęconych księży, kapłanów. Poranna msza Krzyżma Świętego to również czas, kiedy księża odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. W archikatedrze Chrystusa Króla odbyły się dziś pod przewodnictwem metropolity arcybiskupa Wiktora Skworca, a złożyło je kilkuset kapłanów z całego województwa. Jak mówi Pismo Święte, podczas ostatniej wieczerzy Jezus umył nogi swoim uczniom, apostołom. Był to gest zarezerwowany dla niewolników. Zgodnie z tradycją w czasie tej Eucharystii konsekrujemy Krzyżmo Święte, poświęcamy olej katechumenów i olej chorych, które używane przy udzielaniu sakramentów świętych są czytelnymi znakami wylania łaski Bożej oraz służą budowaniu wspólnoty Kościoła. I słyszymy umacniające nas słowa modlitwy Kościół modlący się za swoich pasterzy. Dniem powagi, skupienia i ścisłego postu jest Wielki Piątek, kiedy odprawiana jest ostatnia droga krzyżowa. Tego dnia przy ołtarzu nie ma świeczników, obrusów, kwiatów ani krzyża. Triduum paschalne kończy się niedzielą wielkanocną.